Pierścionek zaręczynowy to jeden z najbardziej hot tematów w życiu każdej kobiety. Zdecydowanie bardziej myślimy o pierścionku zaręczynowym niż o samej obrączce. I wręczenie właśnie pierścionka zaręczynowego budzi w nas jeszcze więcej emocji niż wymiana obrączek na ślubie. No i dziś, poruszając ten temat, nie mogę przejść obojętnie obok tych największych, najpiękniejszych, a zarazem najdroższych pierścionków zaręczynowych. Dziś przejrzymy 10 najdroższych pierścionków wśród gwiazd. No i cóż, zacznijmy od pierwszego, najtańszego. Za bagatela milion dolarów. Zapraszam Cię do obejrzenia produktów w moim sklepie. Link znajdziesz w opisie i klikając w kółeczko w prawym rogu. Na miejscu 10 uplasowała się Hilary Duff. Piosenkarka i aktorka znana przede wszystkim z seriali Disneya. Zaręczyła się z emerytowanym zawodnikiem NHL i dostała pierścionek 14-karatowy o wartości miliona dolarów. Przeliczając to na przykład na tabliczki czekolady, wyszłoby ich 800 tysięcy. No i powiem Wam tak, teraz jestem na diecie, zdecydowanie wolałabym tę czekoladę. Miejsce 9 to Kate Upton. Po udanej karierze w modelingu zadebiutowała na wielkim ekranie u boku Cameron Diaz. Zaręczyła się natomiast w 2016 roku i na czerwonym dywanie po raz pierwszy zaprezentowała swoje cudeńko. 8-karatowy diament jest wart około 1,5 miliona dolarów. Więc jeśli chcielibyśmy za tę kasę kupić trochę wody, to moglibyśmy sobie pozwolić na 3 miliony butelek mineralki. Miejsce 8 to pozycja dla Paris Hilton, dziedziczki ogromnej fortuny, która zaręczona była już 2 razy. Za pierwszym razem zaręczyny odwołała, za drugim razem do ślubu też nie doszło. Drugi pierścionek zaręczynowy, który otrzymała, wart jest 2 miliony dolarów i ma aż 20 karatów. O, to musi być naprawdę wielkie. Jeżeli chcielibyśmy tę kwotę jakoś przeliczyć, to za tę kaskę możemy kupić na przykład 1600 laptopów. Pozycja 7 przypadła w udziale Ciarze. Piosenkarka była zaręczona 2 razy, podobnie jak Paris, no i za drugim razem w końcu doszło do ślubu. Jej narzeczony, Russell Wilson, podarował jej kamień o wartości 2,5 miliona dolarów. I przeliczając to na Big Maci, moglibyście za to kupić sobie aż 1 milion bułeczek z pysznym, ciepłym mięskiem w środku. Dobra, mówiłam, że jestem na diecie, tak? Okej, wybaczcie. Miejsce 6 to Blake Lively, która jest obecnie żoną Ryana Reynoldsa. Chłopak, oświadczając się, naprawdę wyskoczył z kasy i za 2,5 miliona dolarów kupił jej pierścionek z różowym diamentem. Para jest uwielbiana w Stanach, bardzo się kochają, mają wspólnie 3 dzieci i są szczęśliwą rodziną. A za tę kaskę moglibyście kupić na przykład 200 małych aut typu Toyota Yaris. Na 5 miejscu uplasowała się Jennifer Lopez, która obecnie przygotowuje się do swojego 2. ślubu. Ale nie o tym pierścionku zaręczynowym chciałam z Wami rozmawiać, bo on kosztował niecały 1 milion dolarów, więc nawet nie plasuje się w tym rankingu. Porozmawiajmy o pierścionku, który dostała od swojego 1. męża, Marka Antoniego. Ten chłopak był naprawdę hojny. Wydał na pierścionek zaręczynowy 4 miliony dolarów. Za tę kaskę moglibyście na przykład 3200 razy polecieć na wakacje do Egiptu. W tym rankingu nie mogło zabraknąć Kim Kardashian. Pewnie będzie niezadowolona, że wypadła poza podium, no ale na 4. miejscu z pierścionkiem za 4,5 miliona dolarów otrzymanym od Kanye'ego Westa jest właśnie na tej pozycji. Ale uwaga, ten pierścionek został skradziony, ona już go nie ma, podczas słynnego napadu w 2016 roku w Paryżu. Ciekawa jestem, czy złodziej kupił sobie za tę kasę 50 kawalerek w Warszawie? Jeśli nawet nie, to mógł sobie na to pozwolić. Na 3. miejscu Beyoncé. Jay-Z oświadczył się jej pierścionkiem z 24-karatowym diamentem o wartości 5 milionów dolarów. Jak wiemy, para jest małżeństwem do dziś, mają wspólnie 3 dzieci. No i na razie nie zapowiada się na rozwód, choć plotki chodziły różne. Za te pieniądze możecie sobie pozwolić na bardzo dużo sukienek ślubnych. Ja, biorąc pod uwagę na przykład moją kolekcję, myślę, że około 4000 sukienek moglibyście ode mnie wziąć. A co? Miejsce 2 przypadło w udziale
ikonie, Elizabeth Taylor. Ona, jak wiecie, miała kilku mężów, ale od swojego pierwszego, Richarda Bartona, otrzymała pierścionek, który był, bagatela, 33-karatowym diamentem. Hello. I ten pierścionek został przez nią sprzedany na licytacji za, uwaga, uwaga, 8,8 miliona dolarów. No i jak chcielibyśmy to sobie na coś przekalkulować, to moglibyśmy za to kupić na przykład luksusowych samochodów z 70. Tarararam, tararam! Pierwsze miejsce! Na tej pozycji uplasowała się Mariah Carey z najdroższym pierścionkiem zaręczynowym na świecie. James Parker, bardzo hojny mężczyzna, podarował jej pierścionek 35 karatów za 10 milionów dolarów. I co najśmieszniejsze, nawet ta hojność nie pomogła, bo ten związek nie przetrwał próby czasu i nawet nie doszło do tego ślubu. Więc jak widać, chyba te pierścionki do końca szczęścia nie dają. Jakby te 10 milionów dolarów sobie na coś przeliczać, to moglibyśmy za to kupić jakieś 40 domów, posiadłości, rezydencji, więc naprawdę można sobie spokojnie mieszkać w luksusie. Kolejna rzecz, która na maksa mnie nurtuje, to to, co te kobiety robią z tymi pierścionkami po rozstaniach, bo wiemy, co zrobiła z pierścionkiem Elizabeth Taylor, ale cała reszta? Niezła kaska została im w kieszeni. Ciekawe, czy sprzedały? Oddały koleżance? Ciekawa jestem, jakie są Wasze typy. Jeżeli macie jakieś pomysły, to koniecznie wpisujcie je w komentarzach. PS, na koniec zdradzę Wam jeszcze, że te gwiazdy nie chodzą na co dzień w tych swoich ultra drogich pierścionkach, bo jest to po prostu niebezpieczne, tylko mają zrobione ich duplikaty, a prawdziwa błyskotka leży sobie bezpiecznie zamknięta w sejfie. Wiedzieliście o tym? Jeśli szukasz idealnej sukni ślubnej, koniecznie umów się na wizytę w moim showroomie. Wszystkie informacje znajdziesz w linku w opisie i klikając w prawy górny róg ekranu. Jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić lajka i komentarza pod spodem. Czekam też na informacje, jakie jeszcze odcinki masz ochotę tu zobaczyć. Po więcej inspiracji zapraszam oczywiście na mój portal WeddingDream.com, na Instagram i na YouTube. Do zobaczenia!